Pokażemy wam w tej chwili jedno z zadań egzaminacyjnych. Slalom wolny połączony z ósemką. Jest to slalom pierwszy. Osoby bez żadnego przygotowania. Wcześniej to zadanie nie było trenowane. Spróbujemy, jak to wychodzi. Ja chcę pokazać, przejdę, że tak powiem, między bramkami, żebyś wiedział, jak to zadanie należy wykonać. Pokazujemy, jedziemy przez pierwszą bramkę, później musimy pokonać drugą, kolejną bramkę, wjeżdżamy w trzecią, kolejną bramkę, w czwartą bramkę, w piątą bramkę, przejeżdżamy przez tak zwaną trumnę, wjeżdżamy na ósemkę, wykonamy sobie jedną ósemeczkę i wrócimy z powrotem slalom z pięciu bramek. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta bramka. Dobra, próbujemy, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Środek bramki jedziemy. Upewniamy się ładnie, o. O. Pierwsza bramka pokonana. Druga bramka pokonana. Trzecia bramka pokonana. Czwarta pokonana. I na ósemeczkę wjeżdżamy. Jak na pierwszy raz widać, że sobie osoba w miarę sprawnie radzi. Gdzieś wcześniej, o, przez trumienkę przejeżdżamy, pierwsza, druga bramka. Widać, że wcześniej gdzieś jakaś styczność z jednośladem była, bo już jest w miarę koordynacja. Te ruchy są co prawda chaotyczne, ale zadanie zostało wykonane w sposób prawidłowy. Czyli chcemy pokazać, że jak gdzieś ktoś wcześniej miał trochę styczności z jednośladem, nie jest to rzecz niemożliwa dla osoby, która wcześniej nie jeździła dużo na motocyklu.